Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czechuczałowski. Witam was w trzecim odcinku z gry 60 sekund. Bo tylko tyle masz na zostawienie łapki w górę, gościu. I komentarze, i subskrypcji. My kontynuujemy sobie próby przetrwania. Niestety ostatnio dość mocno nieudane, natomiast nowa gra. Klasyczny, no i na razie ten poziom kurczę najniższy, ale to jest ciężki poziom, wam powiem naprawdę. Z trzech razy no nie udało się ani razu. Teraz też nagrywałem dwa razy materiał, raz nie nagrałem mikrofonu, więc no nie dokończyłem też, ale tam minęło kilka minut, to przerwałem. Natomiast drugi raz po prostu gra się zacięła. Aha, bo teraz jest potrzebna prawa i lewa ręka, bo ja gram tylko lewą ręką, z tego względu słuchajcie, że sobie poparzyłem paluchy. Niestety. I tak to wygląda. No dobra, o, zalałem myszkę. No wyśmienicie. No nic, co? Bierzemy Mary Janę. W niej siekiera też więcej trochę zawiera rzeczy. W sensie, no nie mogę. Mogę wodę wziąć, woda ważniejsza niż jedzenie. Tu jakąś apteczkę jest, dobra, wszystko git. Tu młody, to spokojny. O, apteczka. Owady. Woda, git. Dobra. Coraz sprawniejszy się, słuchajcie, robię z tym wszystkim. Pyk, 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 patrzcie, pyk. Pyk, gościu. O, tu jest radio. Muszę wziąć radio. Nie bierzemy nic więcej. Radio. Radio jest najważniejsze, słuchajcie. Bez radio jest tragedia. Trzeba wziąć radio. Radio. Walizka. Walisz spluwę. I teraz mapę też walisz. I teraz młodego. Dobra. Jest okej, myślę. Myślę, że jest w porządku. A, no tak, widzowie. Są paluchy posiadane w tym, w wodzie zimnej. Tak, takie jest poświęcenie. No, nie będę w sumie. Nie będę stał i tego. Odblokowano osiągnięcie bagaż nadany. Okej. Lewą ręką, słuchajcie, jak się okazało w odcinku, który też słuchajcie, nagrywałem jakiś czas temu. Okazało się, słuchajcie, że lewą ręką jestem całkiem koks, jeśli chodzi o tutaj używanie myszki. W sensie nie radzę sobie najgorzej, okej? Okay? Dzisiaj jest naprawdę spoko. No dobra, zapasy na razie nie. Tak, myślę, że chociaż. Nie no, idziemy na wyprawę pewnie. To okropne, nie możemy spać, borykamy się z tym problemem. Tak, ostatnio jak tego nie robiłem. Czekaj. Borykamy się z tym problemem, od kiedy zeszliśmy do skronu, ale jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz. Jeśli nie rozwiążemy tego kłopotu, nie będziemy w stanie stawić czoła pustyniom, które czekają nas. No, to jest. Nie wiem, czy to jest ten sam event, bo był taki event, że tam. Coś tam, że właśnie otworzą drzwi, czy coś, i wtedy, jak im dałem nie spadnie, to się nie skończyło to najlepiej, więc. Nasza apteczka jest bardzo dobrze wyposażona. Znaleźliśmy w niej nawet trochę tabletek nasennych. Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy musieli ich użyć, ale w tej sytuacji to nasza jedyna opcja. Poza tym, to mi odmiana naszej diety z zupy pomidorowej. Wszyscy są wypoczęci. Super. Się mówiłem, kurde, tyle fajnych tematów poruszyłem. Znaczy fajnych. Tyle tematów poruszyłem w poprzednim odcinku, że ciężko mi będzie teraz to upchnąć, bo. Ani to takie świeże jest, ani ten. Dobra, co bierzemy? Wydaje mi się, że to i to. Że jak szef. Pójdzie. My nie chcemy tutaj chorób. Co na przykład mówiłem, że ciężko mi się, słuchajcie, czyta na głos te wszystkie rzeczy. Z tego względu, że z jakiegoś powodu mój organizm produkuje strasznie dużo śliny. Tak. I przez fakt, że. Pragnienie, odwodnienie, to już można się napić. Więc raz na jakiś czas zrobię sobie przerwę, by tę ślinę połknąć, prawda? Natomiast jeżeli jest długi tekst, no to głupio tak przerywać na raz na jakiś czas i powinienem czytać cały czas, aczkolwiek mimo tego, że przed chwilą połknąłem, to już czuję, że ta ślina mi się zbiera i to jest strasznie głupie, kiedy czytasz długo, bo to czytasz i nagle po chwili. No i wtedy. Dzięki, organizm. Ktoś pukał, ale.
Właśnie przygotowaliśmy się do spania, gdy usłyszeliśmy pukanie do drzwi. To może być ty część, jeśli uda, czy powinniśmy otworzyć? Tak? Nie wiem. Powinniśmy? Chyba nie powinniśmy. To się stało. Ktoś okazał się być mi, ale ten. O, nie, chyba powinniśmy jednak. O, dzięki, dał nam zupę. No i koks. Dobra, niestety nie mamy apteczki. Dolores jest chora. Często jest też, rozumiem tutaj tak, że jeżeli Dolores jest chora, no to wszystkie inne osoby są chore też teraz. To nie jest dobra informacja, więc powinni siedzieć daleko. Pragnienie głód, pragnienie choroba. Dobra, skip. Słyszycie to? Może nie, dlatego że nikt nic nie mówi. Ale używajmy radia cały czas. Warto jest posiadać informacje, tylko radio najważniejsze. Radio, mapa, ważne sprawy. Wzięliśmy ze sobą radio, możemy posłuchać muzyki, wciąż grać muzykę, prawda? Dobra, odwodnienie, czyli woda, odwodnienie, woda, odwodnienie, woda, wszyscy woda. Pyk, pyk, pyk. Lewa ręka, brak podkładki. Nieźle, co? Też nie sądziłem, że jest tak dobry z lewej ręki. Na myszku. Nie ma teda, niestety. Tu lepiej być bezpiecznym, a tu na dole niż martwym tak, tam na górze, no. Okej. Okay. Good, good, good. Jeszcze nie dajemy. Byliśmy właśnie w trakcie spotkania naszego klubu książkowego, gdy mieliśmy wspólnie omawiać jedyną książkę, którą wszyscy przeczytaliśmy, książkę telefoniczną. Literackie dyskusje zostały przerwane przez nagłe pukanie do drzwi. Już nienawidzę tej śliny. Okazało się, że to grupa tułaczy, których tak samo nam się udało przeżyć wybuch, w trakcie potrzebują żarcia albo czegoś. Czy ile mam żarcia? Sporo chyba, co? Nie, czego mamy więcej? Żarcia czy wody? Stop. Wody mamy więcej. Damy im wodę. Czemu by nie? Psychicznie staniemy na nogi. Ale ma nohal. Wygłodzenie. No, czyli tylko ten żarło. Naszym gościem z wdzięczności odjęło mowę. Niektóry... Zaszkiły się oczy, obdarowaliśmy się nawzajem uściskami i uśmiechami, po czym grupa złożyła nam życzyła nam szczęścia. Pięknie to uczucie, nieść komuś pomoc. O włos, plus 2 wody, minus... Kurwa, no jak to minus 1? Tragedia. Ta walizka to na co? Na jeden raz tylko? Tylko te miał przyjść. Walizka na razy chyba, bo tak drugi raz się psuje, że jest tylko raz. A czemu my w ogóle Teda wysłaliśmy? Czemu ja wysłałem Teda? Ze wszystkich ludzi, których mogłem wysłać, wysłałem Teda. No, come on. Od momentu zajścia do bunkra wciąż nie daje nam spokoju zagadka tych drugich drzwi w naszym schronie. Latarka? Nie wiem. Chyba latarka, no co będzie... Co się kurwa stało? Nie dałem jedzenia Dolores? Ja ale jestem idiotą. Dolores odważnie stoiła czoło głodowi. Jedzenie jest jednak na ogień, z którym trudno zerwać. Timmy. Mary Jane, jedzenie. No, patrzmy na pozytywy. Teraz będzie, po pierwsze, będziemy zużywać mniej racji żywnościowych. A po drugie, słuchajcie, będę mniej poświęcał czasu na sprawdzanie, czy ktoś jest głodny. Szczególnie, że jeszcze będziemy kogoś wysyłać na ekspedycję, także... Odwodnienie. I musi się napić.
A że ja tego nie zauważyłem, co jest? Dopóki mamy, dobra. Radio, radio, radio. Wiem, że tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, wiem, że wojsko nas, słuchajcie, ratuje często. Ale też słyszałem, że to nie jest jedyna droga uratowania nas, więc... Odwodnienie... Dobra. Dobra, laszuję, bo większość tych rzeczy już przeczytaliśmy sobie w poprzednich odcinkach. Jak kto nie przeczytał, no to wiadomo, muszę sobie zatrzymać po prostu, no nie? Brak zapasów, ciężko zbić pod ziemią. Jedną ze ścian porastają jakieś dziwaczne grzyby. Nie, nie, nie. Ja widziałem u XQC, jak to się skończyło i... Nie, 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 nie. Pragnienie, wygłodzenie, odwodnienie. Dobra. Wow. Żarcie woda chyba, o ile dobrze kojarzę. Odwodnienie, wygłodzenie. O, dźwięk słychać, ktoś do nas zadzwonił. To niech idzie... Idzie młody, bo on i tak wygląda, jakby miał zaraz paść, więc... O. Wygłodzenie, odwodnienie. Tak, mamy nadzieję, że odezwą się do nas ponownie. Coś przerwało naszą rozmowę z koleżkami, którzy zadzwonili po drugiej stronie tutaj. Jakieś ulice czy coś takiego. Ten już event był, dlatego skipuję tak go dość mocno. Dobra, nawet... odwiedził nas jakiś domokrowca razem ze swoim marnym worem. Pewnie, że bierzemy szarlikowa za żarcie. Znaczy trochę już jest ten szarlików i właściwie nie wiem, czy on coś robi, ale bierzemy szarlikowa. Ten powinien zjeść. Głodny. Głód. Pragnienie, wygłodzenie. Czyli tak. Pyk. Niech idzie ten i niech weźmie nic, bo jest i tak martwy. I prawdopodobnie nie wróci, ale... Dzień 19. Zasługuje na odrobinę jedzenia. Czy zasługuje? No nie zasługuje. Zasługuje na odrobinę picia. O! Wiecie, lewa ręka, myszka za 10 zł. Racjonujemy zapasy. No nic. Nie wiem, czy to było dobre, co wybrałem, czy to było złe. Głód, choroba, pragnienie. Dobra. Najwyższy czas. Tak, tak, radio. Nie wiem, co to był tam za tamten event. No na pewno możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, co to był za event. Nie powiem wam, 21 dni przez 13 minut to jakiś chyba rekord polski jest. Zdołaliśmy uzyskać siły sygnału. Coś takiego, skażenie znacznie się osłabiło. Dobra, no to zajebiście. Byście zastanawiali, co ja tak ciągle mieszam, to jakby chcę, żeby wiecie, bo jak będę trzymał paluch ciągle w tej wodzie, nie mieszając, to jakby... To w pewnym momencie koło mojego palucha zrobi się ciepła woda, no nie? Bo mój paluch tą wodę ociepli. Pragnienie, głód, odwodnienie. No dobra, na razie mamy giga dużo zapasów. O to się nie martwię. Martwię się o to, że pewnie muzyka w radiu urwała się bez żadnego ostrzeżenia. Zamiast piosenki wyznaczy wojskową transmisję. Gdy wspomnieli o ewakuacji, praktycznie zrzuciliśmy się do wyjścia. Wygląda na to, że musimy coś wcześniej zrobić. Wszyscy ocaleni muszą zostawić w okolicy jakiś znak.
No dobra, zajebiście. Mapa ważna. Mapa i radio. Hopę. Odwodnienie. Wygłodzenie. Ted jedzonko. Wystarczyło nam tylko rzucić okiem na mapę, aby zdobyć wszystkie potrzebne informacje. Udaliśmy się w wyznaczone miejsce i zostawiliśmy wiadomość w butelce. Dobra. Wygłodzenie. Też żarcie. Ona chyba picie. Mam nadzieję, że dobrze i zaraz tu nie padnie. Próbując pogłaskać tego, my znaleźliśmy kawałek papieru z jakimś adresem. Czy to oznacza, że poprzedni... nie pamiętam. Nie pamiętam, czy powinniśmy iść, złożyć wizytę. Wiem, że ten evencik już był, ale... Nie wiem, czy to nie było, jak grałem chyba solo raz. Raz też tutaj jedną gierkę sobie solo zagrałem, więc... Nie zaczęliśmy daleko na samym początku, jak coś. Nie zaczęliśmy daleko na końcu ulicy, zatrzymało nas dwóch elegancko ubranych mężczyzn. Poszukiwanie kota w szalików. Dobra, coś tam. Acenujemy zapasy. Głód, wygłodzenie, choroba. Dobra. Pyk. A to poczekajcie, bo ja w sumie muszę wiedzieć, czy ten event był dobry. Że dla babci, tak? Należy do ukochanej babci. Okej. No dobra. Wygodzenie. Zupa. Wow, wow, wow. Dziś zawitał do nas komiwojażer. Przedstawi się jako Willy. Cóż, biznes kręci się nawet na końcu świata. Oferuje jedną zupę za jedną kartę. Jedną zupę za jedną kartę. On oferuje nam wodę za szachy. Aha, a to nic nie chcemy przecież. Nie, to ja bym w odwrotnie zrobił. Pragnienie, głód. Czy jeszcze nic? Dobra, Tim niestety został zabity przez bandytów, czy coś takiego. Czy my chcemy iść? Nie. Nasz śmietnik robi się naprawdę ohydny. Dobra wiadomość jest taka, że tracimy apetyt, gdy na niego patrzymy, więc oszczędzamy na jedzeniu. Jednak pomimo wielu oczywistych zalet tej sytuacji, chcielibyśmy trochę posprzątać. Naszą główną motywacją jest te zieleniałe, przerośnięte kalaruchy. To? Ona wygląda źle. Pragnienie, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Odwodnienie, głód. Metaforyczna kula świsnęła nad tym... Co? Metaforyczna kula świsnęła nam tym razem też tuż koło ucha. To znaczy, gdyby metaforyczna kula była ogromna, bohata miała 7 nóg, 8 nóg i świecącą paszczę. Mam nadzieję, że ten kryzys został już zażegnany na dobry. Dobra, odwodnienie, pragnienie, głód, odwodnienie. Ku naszemu zaskoczeniu to drzwi zapukał dziś młody człowiek, prosząc nas o pomoc, bardzo martwi się o swoją siostrę bliźniaczkę. Dobra, niech idzie Mary James. Już był evencik, dobry to był chyba evencik in general. Dobra, git. Udaliśmy się do wskazanego, bo obiecali, że wkrótce skontaktują się z nami ponownie. Tam było, że ich ojciec to jest przywódca tego wszystkiego. Głód, wycieńczenie, zmęczenie, strudzenie. Zmęczenie, strudzenie. Dobra, czyli nic, tak? Bo te chyba nic nie ma, nie? Okej. Okay. Nie wychodzimy, bo... Zawsze staliśmy się szerokim łukiem omijać kasyna z peluny hazardzistów i różne inne meliny. Partyjkę w karty. No nie mamy kart. To jak on nam proponuje partyjkę w karty, to nie powinien mieć kart? Good, wycieńczenie. Zmęczenie, strudzenie, czyli nic. I ten chyba też nic. Hazard to paskudny zwyczaj. Nie wiem, no chyba tak, chyba jest.
Jak wszystko zazwyczaj. Wiecie. Z rozsądkiem. Dzisiaj sobie miałem tak betnąć, słuchajcie. A, opowiem i tak za bardzo. Tak sobie miałem, słuchajcie, zbetować, bo jest dzisiaj mecz G2 versus Fnatic. I czajcie, że żeby zbetować, kiedyś było tak. Ja dzisiaj, wiecie, ja nie jestem żaden ten, więc już nie betuję od dawna. Ale kiedyś było tak, że brałeś siano, mówiłeś: trzymaj moje siano, betuję na tego. I już. A teraz, żeby zabetować, to po pierwsze połowa stron nie działa w moim kraju, po pięknym Polsce, a po drugie jak się zarejestruję na przykład na jakiś inny kraj, w sensie inną stronę, i, no bo jest dobry kurs tam i na tej stronie chcę obstawić, oni mu mówią: dobra, panie Czesław Czechiński, proszę mi tu pokazać walijski dokument. Jaki kurwa walijski dokument, gościu. I co, ja mam mu z Polski wysłać, jak Polska to nie obsługują tego kraju. No i, to, i tak to wygląda, słuchajcie. Człowiek chce wydać pieniądze i nie może nawet. Przepis na udany początek dnia. Kiedyś było tak, brałeś kurwa skiny, siano, cokolwiek, wrzucałeś i oni mówili: świetnie, nie ma problemu. Kabel, no dobra, dobra, ten kabel, że tam ci ludzie. A mogą kichnąć? Nie, bo zawsze robiłem, że tak, no. Żeby się coś stało, kurczę, innego. Zawsze kikałem, że tak, no. Ten samochód nie miał nawet kół. No dobra. Pragnienie, wygłodzenie, pragnienie. Okej, czyli żarcie. No nie, nie idziemy na pustkowie. Ci proszę. Nie, kliknę nie tym razem, że nie chcemy ich wysłuchać. Nie wiem, no zawsze klikałem tak i nic się za bardzo nie działo, więc... Klikam nie, no. Odwodnienie, głód. Okej. Bujać, to my, panowie szpiedzy. Wracajcie na bal kostiumowy. Nic nie było do picia, nie? A, było. Ujejciu. Dobrze, że sprawdziłem drugi raz. Odwodnienie. Mary Jane upiera się, że bez swojego instrumentu muzycznego nie może cieszyć się życiem. Czy powinna przeszukać? No ona i tak jest detkiem, więc... nie chce iść się szukać, no nie wiem. Mary Jane obiecywała wrócić prędko, ale do dzisiaj nie ma. No tak, no Mary Jane dedek, no niestety. Tak myślałem, ale... Głód, strudzenie. No, przynajmniej my przetrwaliśmy, to najważniejsze. Nie idziemy na pustkowie, gościu. Duchyliśmy dziś schron, aby wpuścić trochę świeżego radioaktywnego powietrza. Znaleźliśmy na progu niewielką walizkę. Nie, bo to jest ten event chyba z tym, nie? Zatrutą walizką. A ja bym chciał bardzo przejść chociaż raz tą grę. Chociaż raz, głód, strudzenie. Więc tryharduję. Brak. Nie. Do południa nie udało się złapać żadnej radioaktywnej wytrzymałości, ale gdy w końcu usłyszeliśmy wojskową antrę, odparły ręce, nie mogliśmy dostrzec. To pozbyli się naszej broni palnej? No nie, 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 raczej. Raczej spasuje. Normalnie to bym może... Interesujące. Może zjedz wszystko i proszę mnie tu nie świruj, dobra? Kurwa, no na wyprawę masz iść? No samego rana kot wpatruje się w nasze zapasy. No masz, no. Nie jesteś solo, ty. Masz szardikowa, no. Pokłaskaj, że jest szardikowa, no. Dasz sobie radę, na pewno. Ten mały demon pożar całą zawartość puszki w mniej niż 60 sekund. Głód, szaleństwo, strudzenie. No nie wiem, dajemy mu... jedzenie, żeby on był w pełni sił. W drodze powrotnej do naszej zauważyliśmy jakieś mozgały. No i teraz staję przed ciężką decyzją, bo nie wiem, czy powinniśmy to sprawdzić. Chyba nie, co? Bo jak on wyjdzie, to wydaje mi się, że jest koniec gierki.
A ponadto i tak bym go raczej nie puścił, w sensie ja wiem, że on tu zaświruje zaraz, ale czekamy, no może radio, ile to trzeba czekać, ty, ja myślę, że jakieś 20 dnia to jakby się wszystko tego, tu... Tu słuchajcie, taki cyw jest. Mieliśmy jakąś zapasową amunicję, ale gdzieś się zawieruszyła. Znajdziemy ją jak najszybciej, no poszukajmy, jakie zajęcie się przyda. 5.36? Nadal nic nie podejrzewałem. Co ja mam z tym 36? Pragnienie, szaleństwo, strudzenie. Mamy cię, mamy amunicję. Nie wiem, do czego nam amunicję, jeżeli możemy w sumie strzelać bez amunicji, ale... O, rodzeństwo dotrzymało sławy i prowadziło w nasze skromne progi, by prosić o bandaże. Świetnie. Dzięki. Dzień 37. Odmawianie przyjaciół nie należy do przyjemnych rzeczy. No jak najbardziej. Odwodnienie, szaleństwo, strudzenie. Pićko. Wody mamy dużo. Dobra. Może jakiś rekord chociaż. Nie wiem ile jest rekord. 41 dni? Chyba rekord to jest jakieś 41 dni. Coś takiego. Ciężko się martwić w oblicu. Ted jest głodny. Głód, szaleństwo, strudzenie. Dobra, na razie gada sobie z ręką i jest dobrze. No, Szalikow nie jest... Szalikow jest już stałym rezydentem naszego skronu. Moglibyśmy go podnosić do wszystkie koty, za tym przepadają. Tak mi się wydaje, że to może być ostatnia zła decyzja. Będziemy ranni prawdopodobnie z tej bitwy, ale jest już długo. Ranni? Szaleństwo, strudzenie. Nie. Nie był to najlepszy pomysł. O. Dostaliśmy zupę. My się natknęliśmy przypadkiem. Szaleństwo, strudzenie. Spoko. Nie, może nie. Jesteśmy w spokoju. Śniadanie. Jedliśmy w spokoju śniadanie. Gdy nasza mapa niespodziewanie zasunęła się, sprawdzić mocujące jej gwoździe, ale wszystkie były na swoim miejscu. Może to jakiś duch i będziemy zmuszeni odprawiać ich za mapę, gdy to był safe i umieramy z ciekawości. No powinniśmy otworzyć safe'a. No co jest w safe'ie? Co jest w safe'ie? Co było w safe'ie? Zupa. Wciąż nie umiemy powiedzieć, dlaczego mapa zasunęła się ze Stany. Jeśli była to tylko sprawka. Jeśli była to sprawka jakiegoś ducha, to chyba jest nam przychylny. W środku znaleźliśmy zupę. Ty, to my mamy save i nie wiem. To jest dziwne strasznie, bo my mamy. Pragnienie głód. Mamy save i jakby. Co chwilę na jakieś zupę, jakieś drzwi, coś tego się natykamy. Kończymy właśnie obać, o ile można to tak nazwać, gdy usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Pukający podał się za handlarza poszukujący amunicji. No dobra, no mam amunicję, to mu dam, czemu by nie? Nie warto było, dostaliśmy zupę. Dobra, to co, i tak... Daj już wszystko Tedowi, niech je na maksa, bo co? Co nam więcej zostało? Dzień 42. Ty, mapa jest zniszczona, czemu? Ted robi coraz dziwniejsze i nie... Robi się coraz dziwniejsze i nieobecne myślenie. Od rana czytał z wielkim zafascynowaniem gazetę, ale raczej coś, co służyło mu za gazetę. Tym odciętym od świata schronie. Papier toaletowy. Wydało się dość zaciekawiony, więc nie chcieliśmy odrywać go od interesującej lektury. Krótko mówiąc, że mapa nadaje się do niczego, absolutnie. Ted jednak nie za bardzo się przyjął, a gdy próbowaliśmy się... mu zmysłowi co zrobi, odebrać mu papier toaletowy za bruchno, tylko że może pożyczy nam jak to kończy. Dobra, dajemy mu wszystko, no. Obawialiśmy się, że wojsko się na nas wypnie, ale w końcu się odezwa za kolejne trasnicy pełne obietnic. Speaker poprosił, by wszystkie grupy o celach pozbyły się z broni palnej przed ewakuacją. Nie wiem, co to dokładnie... drugie strony, czy prawa i lewa, czy może każdy odpowiada już za siebie. Nie, pierdolę, zostawiam to broń. Ostatnio wyrzuciłem i nic nam to nie dało. Obłąkanie, obłąd. O kurde, niedobrze.
Te traci zmysły? Trzymaj się. Co to było? Czy coś zdołało się przebić na chwilę przez radiowe zakłócenie, spróbując dostroić się do tej częstotliwości? Nic. Dobra, masz wszystko ten. Po przeliczeniu zapasów wszyscy zrobili się dziś markotni. Trzeba coś z tym zrobić. Wiemy, że nauczycielka z pobliskiej podstawówki zdoła wyratować grupę dzieci i zaprowadzić do pobliskiej. Przydałby się na sens, który dysponują naprawdę. Co? Nie, chyba. Chyba nie. Ale zwyrowski event, ty. Ciekawe, co by się stało, jakbym kliknął tak. Ja muszę to kiedyś sprawdzić. Obym strudzenia. Kliknął. Ciekawe, czy gra nas nagrodzi. To było dziwne, nie powinna tak robić, wydaje mi się. Może powinna, to tylko gra komputerowa. Dla mnie. A dla innych może nie, nie wiem. No, ja, gra to gra. Do bunkra wygląda, że nie, bo zawracał nam głowę już przed apokalipsą. Przychodzi i wciska nam lotki Astro czy Gustam. Teraz ten domokrążca prosi nas o zapasy, a w ramach zapłaty chce ściśle tajne sekrety rządowe. Dobra. Brzmi legitnie jak nie skam. Jak dla mnie. Akwizytor próbował nam wmówić, że Amerykanie ma na orbicie własną stację kosmiczną, czyli miała, bo ponoć ta stacja wybuchła, gdy wszędzie poleciały bomby. Trochę się pośmieliśmy z tego żartu i kazaliśmy usływać. Chyba go przygrzało radioaktywne słonko. A to jest ciekawy pocisk. Nie wiem, czy tak powinienem dawać tak zapasy. Znani nam już brat i siostra pojawili się dzisiaj w schronie. Potrzebujemy apteczki. No to wyśmienicie. No. Powodzenia w szukaniu. Okay, dzień 46. Nadal nic. Dobra, dajemy te wszystkie zapasy, chociaż ty, no ile dni można? Na snucie planów? No nie jest. Toronto? Nie lubię Toronto. Ja lubię Kanadę. Kanada jest OP. Kanada i Holandia jest OP. Snucie długo to zazwyczaj... Dobra. Chociaż czy takie OP? Ciekawe, czy... Znaczy, pewnie bym musiał tam pomieszkać i zagłębić się jakby panujące tam zasady. Wiecie, bo to, że coś jest na papierze, to nie znaczy, że jest w rzeczywistości, prawda? Okej, okay, na razie kurwa nieźle sobie radzimy, w sensie jest w porządku, bym tak powiedział. Szeliko jest już wszystkie koty za tym. Hej, dzień 50. Ale mam brodę. Ja pierchruper. Co jest? Ty! My nie jesteśmy szaleni. Pragnienie strudzenie. Zajebiście. Dobra, gites. Ty, no nie idziemy na zewnątrz. Zerknęliśmy na mapę, aby szukać miejsca, które chcieliśmy odwiedzić. Tak się zgodzę, że zamiast planu tej okolicy na mapie widnieje wielka poszarpana dziura. To trochę utrudnia korzystanie z mapy. Nie po to człowiek nie ma, aby gapić się przez jakieś dziury, prawda? Wpadliśmy, więc na pewno może powinniśmy naprawić tę mapę. Czy naprawa mapy zużyje nam... Nie zużyje. Zajebiście. O, no i to se pogadałem. Odwodnienie. Szaleństwo. Świetnie. Odwodnienie to już było chyba pisku potrzebne. Jesteśmy pewni, nie. Dobra. No, 52 dzień? Kurde, ja myślałem, że ten odcinek się skończy w 20 minut, a nie będę 40-minutowy odcinek kręcił. 52 dni, szaleństwo, strudzenie. Dobra, ale czuję winka. Kolejna transmisja. Nie pozbywaj się broni. Nie.
Nie i nie. Szaleństwo, strudzenie. Od rana zachodzą do nas, do naszych dziwne dźwięki. Jest pewna szansa, że który... Nie wybrałem nikogo, tak? Oczywiście, że nie. Ale zresztą na polowanie to może i nawet i dobrze, że się nie wybrałem. Pragnienie, głód, szaleństwo, strudzenie. Dryn, dryn, zdawało się, że nigdy nie usłyszymy dzwonka telefonu. Dobra, no idź. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec. 55. Że ja się czuję zmęczony, kurde. A co dopiero ten chłop? Szaleństwo, strudzenie. Dobra. Szybko i bez niespodzianek dotarliśmy. Wcześniej reklama puszkowanej zupy pomidorowej. Co ty gadasz? Ale skam. Na zewnątrz jest niebezpieczna i uzbrojona poza mną kobieta. Na szczęście skończyła jej się amunicja. Przedstawia się jako myśliwiec i twierdzi, że poluje na grasującego w okolicy zmutowanego pająka. Co ty zrobisz z tym pająkiem, kobieto? Poprowadzisz na smyczy? Nie mam niestety. Wytradowałem za zupę. To nie było dobry trade. No ale uczymy się, na przyszłość będziemy wiedzieć. Ta kobieta twierdzi, że poluje głównie dla jedzenia. Najwyraźniej jest niecywilizowanym barbarzyńcą. Każdy wie, że dziś wszyscy porządni ludzie zajadają się pyszną zupą pomidorową. Czym prędzej się jej pozbyliśmy. Dzień 56, kurczę, no jest to strudzenie. Okej, okay, no jest nieźle. Nie wysyłam nikogo. Rodzeństwo. No nie mamy. Rozumiesz, gościu, że nie mam, czy nie? Kumazgi, czy nie? Chcesz czujesz, że możemy tak ze 100 dni tutaj przetrwać i to będzie... Tak chcesz czujesz, słuchajcie, że... Pragnienie, głód, szaleństwo... Że tak jakby w nieskończoność te dni będą ostatecznie lecieć i te eventy to tak nic nam nie dadzą, dopóki... Nie wiem, nie wyrzucimy broni albo nie damy apteczkę i oni nas uratują. Zobaczymy. Okej. Zapasy. Odwodnienie i wygłodzenie. No to trzeba wszystko dać tutaj naszemu dzielnemu Tedowi. Ted miał dziś dobry dzień. Nagle zdał sobie sprawę, że tajemnicze coś, co uwierało go po środku tygodni, to klucze od samochodu. O nie. Coś było z tym autem. Coś... Auto nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy wtedy coś innego. Pytanie, słuchajcie, że te eventy się powtarzają. Czy to wygląda tak, że jest event jakby i słuchajcie, istnieje szansa na to, że ten event ma powiedzmy 80% szansy, że powiedzie się i tam 20%, że się nie powiedzie, nie? Ale, czy będzie inny przebieg tego eventu. I właśnie nie wiem no nie wiem właśnie. Stacjonujemy zapasy. Był głodny? Dzień 60, kurcz, szaleństwa nie ma. Lecimy dalej. Pyk. Pustkowie dla nas niewiadoma. Pale sekibona, ale... dobra, bla. Bardzo spragniony, to znaczy bardzo spragniony. Głód? Pragnienie. Ważne, że nie jest odwodniony, więc na razie tam chillera. To jakiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie naszego bunkra. W naszej zupie, w naszej wodzie. Dziennik skauta, znaczy ten, nie wiem jak się nazywa. Poradnik małego młodego skauta? Ty, udało się. Byłem pewny, że się zniszczy. Poradnik młodego skauta, młodego. Dobra książka może rozwiązać większość życiowych problemów, między innymi tych związanych z pająkami. Kilka cennych uderzeń, na każdy pęk. Empirycznie pozostaje definicją słowa dziesiętkowanie. To są za ciężkie słowa nawet dla mnie, żeby powiedzieć. Czy nawet jakbym był wybitny, ty. Odwodnienie głód. Lirycznie opanowałem kilka składowych zdania, postaci wyrazów.
delikutaśnie innych niż inni. To? Dobra. Obawialiśmy się, że wojsko się nas wypnie. Dobra. Wyrzucam broń. Okej, okay, spoko. Nie mam broni. Jestem nieuzbrojony. Ktoś się zapewne tą broń podpierdolił już sobie, jak ją wrzuciłem. Nie ma sprawy. Dzięki, panie armio. Ty, tu jest. Te zachowy się dziś zupełnie absurdalnie. W czasie obiadu na Cezarwa się zmniejsza i zaczął boksować na cienie maskę przeciwgazową, oburzając się przy tym niewybrednymi przekleństwami. Najwyraźniej przekonany był, że to jakiś nieznajomy, który pragnie naszej krwi i puszek. Co prawda byliśmy pod wrażeniem jego lewego sierpowego. No i oczywiście gotowości do poświęceń i walki o dobro rodziny, ale taka porywczość jest zupełnie nie w jego stylu. Poza tym maska przeciwgazowa nadaje się tylko na śmietnik. Ty naprawdę pokazał jej, kto tu rządzi. Dobra, maska gazowa nie jest najgorzej. Głód, obłęd, strudzenie. Dobra, nie, jest git. Na wyprawę nie idziemy, nie, nie. Na złomowisku nieopodal znaleźliśmy coś przypominającego lodówkę. Marzył na się chłodnik pomidorowy, więc zaciągnęliśmy ustrojstwo z powrotem do schronu. Gdy wciskaliśmy wszystkie guziki na raz, próbując włączyć opcje zimne, Szelikow przemyknął koło nas i skoczył do lodówki. Prosiliśmy go, by wyszedł, a Kuba nie chce się ruszyć. Cóż, lodówka i tak chyba nie działa, więc żadna strata. Ciekawe. Widzowie! Co to jest? Co tu się dzieje? Szelikow nie wychylił nosa z lodówki, ten zawsze przypomniał się do nas jakiś inny kociak i zażarł całą puszkę zupy, gdy spaliśmy. Próbowaliśmy go odciągnąć, ale nasz nowy gość miał dobre argumenty w postaci bardzo ostrych pazurów. Okej. Okay. Jak on się nazywa? Rady. Wygłodzenie. Wygłodzenie. Rozumiem, że rad to jest nawiązanie do tego pierwiastka. Fakt, że nastały ciężkie czasy i gładka twarz jest na końcu naszej listy priorytetów, wcale nie oznacza, że nie możemy się. Że można się tak zapuścić. W tym domu nie tolerujemy nadmiernego zarostu na twarzy. Tonące brzytwy się chwyta. Każdy sposób jest dobry, byleby ktoś pozbył się twoich kudów. Powiedzmy, ta siekiera wygląda na całkiem ostrą. No dobra, no. Powinien być teraz wielki napis koniec. No, dobra. I zginęliśmy, nie? Czy coś. Pragnienie, głód, obrażenia. Niedobrze, widzowie. To jak to kolejna zupa? Jaki kolejny? Co? Nie widzę tu kolejnego przybysza, ty. Jest tylko Rada i Szarlikowa. Czy ten nowy przybysz mi opierdoli zupę? O, czy my idziemy na jakby... No szansa, że on przyniesie apteczkę jest mała. Szczerze. A kot Alipsa. Co? Odblokowane osiągnięcie. A kot Alipsa. Co tu się dzieje? Czemu tu jest Szalikow masy? Co? Czemu tu jest nasz, prawdopodobnie nasz dom? Czemu tu jest jakiś chłop z listem? Co tu się kurwa stało? Kto wie, może odnajdziemy się w nowym świecie i skorzystamy z tego, co nam oferuje. Może nie jest tak źle. Myśleliśmy, że gorzej już być nie może, a tutaj trzy nowe koty w bunkrze i trzy puste puszki po zupie. Niech ktoś zatrzyma te karuzele szaleństwa. Zostaliśmy wygnani, wypchnięci z naszego domu przez armię tych wstrętnych bestii. Nie mieliśmy już sił, by walczyć o kolejną kroplę zupy, a ostre kły i pazury będą nam się już zawsze śnić po nocach. Musimy teraz szukać szczęścia gdzieś indziej. Będziemy tęsknić za naszym schronem, oby tym futrzakom nasza zupa wyszła bokiem. Co ty gadasz, gościu? Ale tu mam fajną miniaturę. To jest dobra miniaturka zdecydowanie na film. Moi drodzy,
No to niestety się nie udało. Widzowie, nie przetrwaliśmy. Przepędzano was. No to może przetrwaliśmy, może nie, nie wiemy, tak? To taki remis bym powiedział. W sensie jest nieźle, bo wreszcie nie zginęliśmy i nie było wielkiego napisu. Nie przetrwałeś, tak? Tylko był jednak napis wypędzono cię. O, pizza. To nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do Breaking Bad. Moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie. Na samym końcu przypominam łapkę w górę, komentarzu oraz subskrypcji. I chciałem, żeby te odcinki były szybsze, ale no niestety no, tyle dni to nie można szybciej. Tak już speedrun został kireczki zrobiony. Mam nadzieję, że wam się podobało i że ta umiejętność mojego czytania szybkiego oraz szybkiej wypowiedzi i prowadzenia szybko odcinka się z czasem polepszy. Wpadnijcie na kanał vlogowy, zobaczcie Rewind of Cox, Twitcha i tak dalej, możecie zaobserwować. Do zobaczenia, trzymajcie się, a my widzimy się, moi drodzy, jutro o godzinie 16. Pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek był prowadzony lewą ręką. Cały czas. Więc myślę, że i tak nieźle poszło jak na lewą rękę, okej? Że w miarę tam sprawnie to było klikane. Jutro o godzinie 16, bo odcinki są, słuchajcie, codziennie. Ty, a kod Alipsa 9,6% graczy tylko odblokowało osiągnięcie. Holy shit. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do jutra.